Sprawdzamy, czy wszystko działa. No, czy głos słychać? Co, poszło na grupę? Sprawdzimy. Jesteśmy na żywo, już mamy pierwsze osoby. To super. To jest live, więc chwilę to musi potrwać, zanim się przemieli i osoby, które chcą z nami dzisiaj tutaj być, dołączą. O, dobrze. Jesteśmy na YouTubie. Powitamy wszystkich. Będziemy co jakiś czas sprawdzać. Oby nam się to wszystko ładnie uregulowało. Dobrze będzie. Tak. Czekamy na pierwsze osoby, które dadzą nam znać w komentarzu, czy nas widać, czy nas słychać. Zdajemy sobie z tego sprawę, że trochę jest opóźnienia, tak zawsze bywa. Ale jest. Jest sprawdzony. Witam wszystkie osoby, które są tutaj na żywo. Ja nazywam się Gosia Kryger i w drugim okienku jest Małgorzata Staniszewska. To serdecznie. To jest tylko taki początek, zanim rozwiniemy się z tematem. Dla osób, które są teraz, bardzo serdecznie Was witam, ale też i osoby, które będą w przyszłości oglądały to wideo, bo będzie ono w tym miejscu pozostanie. Kochani, jestem ciekawa w ogóle, do kogo docieramy, do jakich miejsc na świecie. Czy jesteście z Polski, czy z Niemiec, czy może ze Stanów Zjednoczonych, bo też takie osoby się przewijają. Dzisiaj świat jest dla nas otwarty, więc dajcie znać w komentarzu, skąd nas oglądacie. Będę za to bardzo wdzięczna. Nie wstydźcie się, nawet te osoby, które oglądają nas później, nie na żywo, wpiszcie w komentarzu, skąd nas oglądacie. To jest dla nas cenna informacja, dlatego że chcemy się dzielić tutaj z Wami naszymi doświadczeniami, przemyśleniami, lekcjami, procesami i chcemy wiedzieć, do jakich miejsc też się w przyszłości udać. I jestem bardzo też zainteresowana tym, żeby dowiedzieć się od Was, jaką macie dzisiaj energię. W skali od 1 do 10 napiszcie, ile dzisiaj jest, na jakim stopniu jest wasza energia, wasze samopoczucie. Kobiety, wiem, pewnie już są w kuchni, już pracują nad świętami, nad święconką, ale my dzisiaj postanowiłyśmy, że wbijemy się do was tutaj właśnie na żywo i porozmawiamy sobie z wami na temat kreuj swoje dobre życie, tak? I pierwszy taki temat, który jest bardzo ważny, ale to nie o tym ja będę mówiła. To za chwilę. Widzę komentarze, nie widzę. Tutaj u nas są z opóźnieniem. Zobaczymy za chwilę, jak to jest. Jeszcze nie widać komentarzy. Nie widać.
Ale my zaczniemy, bo mamy plan, żeby już zacząć. Ja, kochani, przedstawię pierwszą osobę, czyli Małgosię, która poprowadzi ten wstęp jako life coach, diagnosta kwantowego analizatora, pedagog, psychodietetyk. Pomaga w problemach zdrowotnych i zmienia życie ludzi na zdrowsze i lepsze. I zostawię Was teraz, kochani, właśnie z Małgosią. Dziękuję. Kochani, witam Was serdecznie. Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o tym, jak możesz odkryć swój cel życiowy i mieć lepsze życie. Pokażemy Tobie narzędzia do efektywnego działania, aby przekształcić te cele w realną rzeczywistość. Podczas tego spotkania damy Ci kroki, konkretne takie kroki, co możesz zrobić, aby Twoje wysiłki przełożyły się na takie realne, takie namacalne rezultaty. I proszę Was, kochani, zapisujcie sobie pytania, bo na pewno się nasuną w trakcie tego spotkania. Oczywiście na każde pytanie odpowiemy w drugiej części naszego spotkania. I uwaga, dla tych osób, które pozostaną z nami do końca, mamy prezent, niespodziankę. Słuchajcie, kochani, muszę się Wam do czegoś przyznać. Ja, taka wykształcona, wyuczona, pracująca w systemach korporacji, ja zawsze wiedziałam doskonale, jak realizować cele, jak realizować zadania, które otrzymywałam, i ja to robiłam. Nawet na odejście przygotowałam dla Was taką książkę, którą dostałam od moich koleżanek, pracując z nimi przez 13 lat w korporacji, i one adekwatnie do tych właśnie powierzonych mi celi, zadań, jak ja je realizowałam, napisały tak: wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajdzie się taka jedna, która nie wie, że się nie da, i ona to robi. I tak było. Ale wiecie co? Ale nigdy nikt tak naprawdę nie nauczył mnie, jak robić cele życiowe, takie swoje własne cele. I muszę Wam powiedzieć, że dopiero właśnie Gosia Kryger otworzyła moje serce. Ja to naprawdę poczułam, że mogę mieć własny cel, swój cel życiowy. Zarówno prywatny, ale też właśnie zawodowy. I dlatego proszę Was, posłuchajcie dzisiaj tego, co ona do Was mówi, bo to, co się ze mną wydarzyło, to trzymam kciuki, żebyście Wy chociaż na parstek tego doświadczyli. Dlatego teraz, moi drodzy, do tej części zaproszę Gosię Kryger, life coacha, bioenergeterapeutkę, praktyka Access Bars, której tak naprawdę oddanie pomaganiu ludziom w osiąganiu ich celów życiowych jest niezwykłe. Zawsze Gosia jest gotowa służyć wsparciem, takim zrozumieniem. Tak naprawdę widzi ona potencjał w każdym swoim kliencie, pomagając przezwyciężyć przeszkody, bo zawsze one są, zawsze się pojawiają. I ważne jest, żeby odzyskać tą wiarę w siebie. I właśnie jej praca, moi drodzy, opiera się na pomaganiu klientom, aby właśnie wyjść poza granice wyobraźni, odkrywać możliwości, które wcześniej wydawały się po prostu niemożliwe. I dodatkowo poprzez podnoszenie tej świadomości potrafi doskonale inspirować klientów do tych pozytywnych zmian, tak naprawdę ożywiając ich duszę i podnosząc na duchu. Moi drodzy, Gosia Kryger to prawdziwa katalizatorka pozytywnych transformacji dla każdego, kto ma szczęście z nią pracować. Dlatego zapraszam Cię, Gosiu, teraz. Dziękuję, dziękuję bardzo za tak miłe powitanie i miłe przedstawienie. Rzeczywiście, rzeczywiście to, co powiedziałaś, Małgosiu, bardzo dobrze ze mną rezonuje. Dlatego tak jak i ty
miałaś cele korporacyjne, wiedziałaś, jak je realizować, bo ciebie już znam jakiś czas i doskonale wiem, że realizowałaś te cele, tak jak mówisz, kosztem oczywiście swojego czasu prywatnego, czasu rodzinnego, ale nikt w szkole nas nie uczy, że cele my możemy realizować też swoje prywatne, że powinniśmy mieć, szczególnie kobiety, mają z tym problem, kochani, dlatego że uczone jesteśmy, że jeżeli sobie stawiamy cele, to zawsze te cele są związane z kimś. Zazwyczaj z rodziną, z innymi osobami, że my mamy po prostu pracować i stawiać sobie te cele i realizować związane z kimś innym. I to jest dobre. Ja nie przeczę, że to jest złe. Natomiast bardzo często zapominamy o sobie. O sobie. A bardzo zdrowo, nie wiem, czy się ze mną z tym zgodzicie, ale ja już od dłuższego czasu wychodzę z takiego założenia, że jeżeli mam stawiać sobie cele i realizować i w jakimś kierunku podążać, to żeby to było spójne ze mną, z moim sercem, z moją potrzebą taką głębszą, to żeby te cele były zarówno indywidualne, czyli moje osobiste, jak i osobowe, czyli po prostu jakby też grupy, tak? Ja tutaj troszeczkę powiem wam na temat, jak odnaleźć swój cel życiowy i go realizować. Miałam podobnie jak Małgosia, która pracowała w korporacji, natomiast ja pracowałam w swoich firmach. 20 ponad lat miałam różne działalności związane z taką działalnością gospodarczą i nie tylko, jak również trenerem biznesu byłam, prezesem w fundacjach. Zawsze myślałam, żeby osiągać duże cele, swoje cele, ja muszę bardzo dużo pracować. Dużo więcej aktywności muszę wykonywać niż osoby, które osiągają mniejsze rezultaty. Zawsze tak byłam uczona z domu, ze szkoły. Pracuj więcej, będziesz miała więcej. Ucz się lepiej, będziesz miała lepiej. A to w ogóle, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to się nie sprawdza. Bo zastanówcie się, czy znacie osoby, które nie mają dyplomów, nie mają studiów skończonych, nie mają magistrów, tytułów, nie są specjalnie uzdolnieni, natomiast osiągają swoje cele, zarówno zawodowe, jak i takie osobiste. Są szczęśliwi, są radośni, podróżują po świecie, realizują swoje marzenia. Czy zgodzicie się ze mną, że są takie osoby? I pomyślcie teraz, czy w waszym otoczeniu takich osób nie ma. Bo ja doskonale wiem, i że takie osoby są. A teraz z drugiej strony pomyślcie, czy macie w swoim otoczeniu osoby, które jak patrzysz na te osoby, to sobie mówisz, kurczę, jak to jest możliwe, że ta osoba wiedzie szczęśliwe życie, jest osobą zdrową, uśmiechniętą, radosną i ona w ogóle pracuje 4 godziny dziennie albo 20 godzin w tygodniu. Co takiego jest w tych ludziach, że takie sytuacje przyciągają? Nie mówimy tutaj o osobach, które urodziły się już w rodzinach ogarniętych biznesowo, że tak powiem, albo rodzinach, które mają poszerzoną świadomość i wiedzą, jak postępować, bo one już jakby z mlekiem mamy wyssały wzorce, jak powinny się zachowywać, co powinny robić, jak to życie wygląda. Skupmy się na tych osobach, którzy takich wzorców nie miały. Ja miałam wzorzec taki, że moja rodzina bardzo ciężko pracowała. Pochodzę z gospodarstwa rolnego, tak? Na gospodarstwie rolnym się urodziłam. Nie, źle pewnie to powiedziałam, ale wybaczcie mi. Na wsi, urodziłam się na wsi i mój obraz z dzieciństwa to jest ciężka praca. To jest ciężka praca, bo rodzice, bo rodzeństwo bardzo dużo pracowali i bardzo ciężko. Przynajmniej mi się tak wydawało, kiedyś tak było. Natomiast
I ja w swoim obrazie miałam coś takiego, że ja muszę po prostu dużo pracować i ciężko, to ja wtedy będę, coś osiągnę. A marzenia, jakie ja miałam, słuchajcie, wychodząc z domu, to zostać kucharką, ewentualnie gospodynią domową, albo ewentualnie nauczycielką, bo to mi się bardzo podobało. I nikt nie powiedział, nikt nie wbił mi do głowy, że ja mogę prowadzić swoje biznesy, że ja mogę rozwijać swoje umiejętności, jak funkcjonuje człowiek, w ogóle skąd przybywamy, dokąd idziemy. Te pytania, które dzisiaj sobie zadajemy. Żyjemy w takich czasach, kochani, że już wiele osób stwierdziło, że po prostu te stare schematy nie działają. Ja to wszystko przeszłam, bo tak jak Małgosia, ona w korporacji, mając cel, realizowała te wszystkie plany, wszystkie cele, tak samo było ze mną. Jakikolwiek sobie cel postawiłam, to go zrealizowałam. Jakikolwiek. Tylko jedno takie ale. Te cele nie były moje. Nie były moje te cele z takiej głębiny serca. To nie były cele, które powodowały, że ja się wznosiłam do góry. One były na poziomie umysłu świadomego. Czyli załóż rodzinę, wyjdź za mąż, załóż rodzinę, zbuduj dom, miej dobry samochód, miej fajnych sąsiadów, raz do roku będzie fajnie, jak wyjedziesz sobie na wakacje, na wczasy. Większość z nas była tak programowana i to miało być to życie. I do 40 roku życia tak myślałam i rzeczywiście w tym kierunku dążyłam. Tylko wiecie co, jak te wszystkie cele narzucone z zewnątrz, schematy ze środowiska, z telewizji, z religii, z polityki, z książek, jak ja te cele, te wzorce zrealizowałam swoje i stanęłam na tarasie swojego dużego domu, wielkiego ogrodu z Mercedesem nowym na podjeździe, i nie zobaczyłam, nie poczułam żadnych motylków w środku. Nic nie poczułam. To mówię, o co tu chodzi? O co tu chodzi? To już wszystko? I co teraz? Co ja mam dalej robić? Dużo lat mi zajęło, żeby poszukiwać, doświadczać, sprawdzać, bo świat się zmienia. Świat się zmienił i my mamy szczęście żyć w najlepszych czasach, jakie mogą być. W najlepszych czasach w historii całej ludzkości. Co tylko sobie wymyślisz, co tylko poczujesz sercem i będziesz robić krok po kroku i działać w tym kierunku, to zrealizujesz. I mówi się, że możesz wszystko, że człowiek może wszystko. Ja się z tym nie zgadzam, że może robić wszystko, co sobie zaplanuje, bo czasami prawa rządzące wszechświatem, czy prawa rządzące ludźmi, czy naszą genetyką, czy naszą, jak wyglądamy, jaki mamy wzrost, nie pozwolą nam na to, żeby zrealizować niektóre cele, które chcemy zrealizować, pod warunkiem, że te cele nie są nasze. Bo zobaczcie, jeżeli ja bym sobie teraz, mając powiedzmy wzrost, nie wiem, 165 centymetrów, zamarzyła sobie, żeby być modelką, a tam są standardy powyżej 175 centymetrów i figura osy, jeżeli chodzi o figurę, może ciężką pracą bym do tego doszła i w to wierzę, że mogłoby tak być, ale na pewno wzrostu sobie nie dodam. To samo chcesz być sportowcem, który jest najlepszym siatkarzem w historii świata. Ale jeżeli ty nie masz predyspozycji do tych umiejętności, to ciężką pracą może zbliżysz się do tego celu, może dotkniesz tego sukcesu przez chwilę, ale to jest tylko przez chwilę, bo
nie masz do tego takich naturalnych predyspozycji. I o co chodzi z tymi celami, żeby znaleźć swój cel, do którego zostaliśmy powołani. Cel, do którego jesteśmy, jest nam najbliżej, ale najbliżej z poziomu serca, z poziomu tych głębokich pokładów naszej wewnętrznej istoty. I teraz powiem wam, że są trzy rodzaje celów, bo kiedy ja realizowałam cele, które nie były moje, one się bardzo szybko się wypalałam. I teraz spotkałam Boba Proctora, może go kojarzycie z filmu Sekret albo z książki, to jest bardzo popularna książka o prawie przyciągania. Mieszkając w Kanadzie, jakieś 10, może 11 lat temu, i słuchajcie, wszystkie te jego materiały sobie tłumaczyłam, bo gdzieś tam zarezonowało ze mną ideę, wiedzę, którą przekazywał, natomiast w ogóle do mnie to nie docierało, dlatego że na poziomie świadomości ja byłam bardzo niskim wtedy, w lęku, w strachu. Byłam akurat w tym momencie mojego największej transformacji. Niektórzy powiedzą, że byłam w tej ciemnej stronie duszy, coś takiego, nocna dusza, nieważne, jak zwał, tak zwał, w każdym bądź razie byłam w tym takim największym huraganiem moim życiowym. W ogóle te informacje do mnie nie docierały, co ja tam sobie tłumaczyłam, co ja czytałam, co ja oglądałam, ale jakiś czas temu wróciłam jakby, gdzieś moja świadomość się bardzo mocno poszerzyła i znalazłam znowu informacje, które otworzyły mi oczy. Otworzyły właściwie mi oczy, ale otworzyły mi przede wszystkim serce. Słuchajcie, bo byłam już na takim etapie, że właściwie żyłam w strefie komfortu. Żyłam w strefie komfortu, a dzisiaj wiem, że strefa komfortu, choć może być przyjemna, choć może być w niej bardzo fajnie, to strefa rozkładu i śmierci. Dlaczego tak wam mówię? Dlatego, że człowiek, przychodząc tutaj na ten świat, przychodzi, żeby się rozwijać, żeby wzrastać. I jeżeli zatrzymujesz się na jakimś poziomie, bo masz tą strefę komfortu, bo jest ci dobrze, masz wygodną pracę, masz co jeść, masz dach nad głową, to jeżeli nic więcej nie pragniesz, nie chcesz więcej się rozwijać, to po prostu się cofasz, to po prostu umierasz. Tak często się zdarza, taki najprostszy przykład, często to się zdarza z osobami, które przechodzą na emeryturę. Jeżeli nie mają celów kolejnych, co będą robić dalej na emeryturze, ci ludzie po prostu z braku celu, z braku wzrostu bardzo szybko umierają. I mamy trzy rodzaje celów. Pierwszy rodzaj celu to jest cel typu A. To jest cel, który my wiemy, jak go zrealizować. To jest dla nas bardzo proste. Idziemy schematami starych schematów, po prostu trzeba. Przykładowo dzisiejsze święta, tak, które się zbliżają. Mamy cel zorganizować imprezę dla naszych najbliższych. Robimy sobie listę, robimy zakupy, gotujemy, dekorujemy mieszkanie, dekorujemy stół, zaopatrujemy się w napoje, w jedzenie, w jakąś stwarzamy przyjemną atmosferę, żeby ta nasza rodzina, która będzie się zasiadała razem z nami przy stole, żeby doświadczyła takich przyjemnych doświadczeń, o tak, wrażeń, doświadczeń, smaków. I to jest plan, cel typu A. My wiemy, jak to zrobić, my doskonale wiemy, jak to zrobić. Ale to robimy i co? I mamy to. To nie powoduje w nas żadnego wzrostu, wydobycia z nas jakichś pokładów energii. Nie powoduje wydobycia z nas nieograniczonych możliwości, tak?
nie uczy nas nic nowego. Nie ma tu wyzwań, bo my doskonale wiemy, co zrobić. Plan, cel typu B. Teraz przejdźmy do celu typu B. Ten cel to może być przykład, kiedy pracujesz, albo masz swoją firmę, albo pracujesz w korporacji i ustalacie budżet na przyszły rok. I jeżeli w tym roku budżet był 100 tysięcy, nie wiem, obrotu euro, to na przyszły rok mówicie sobie, no dobra, no to my sobie zwiększymy ten plan na jakieś 5%, może 10%, to niech będzie tam 100 tysięcy 100 obrotu euro. Taki przykład podaję. Chodzi o to, że to jest mały wzrost tylko tego, co robiliśmy w zeszłym roku i tylko zwiększamy o niewielką ilość. I teraz, czy ten cel typu B wydobywa z nas pokłady, których, o których my nie wiemy, że w nas drzemią? Czy ten cel powoduje, że my wzrastamy? Czy ten cel powoduje, że my go będziemy robić do końca życia? Czy ten cel powoduje, że nie możesz w nocy spać? Czy ten cel typu B powoduje, że ty po prostu jest dla ciebie takim priorytetem, że ty ogarniasz całe środowisko, całe wszystkie rzeczy styczne z tobą pod ten cel? Nie, nie, bo go zrealizujesz, ty już go wiesz, ty tylko sobie dałaś mały stopień do pokonania, mały schodek do pokonania, więc on powoduje, kochani, często, bardzo często, szczególnie w korporacjach, szczególnie na takich pojedynczych zawodach samodzielnych, jak nauczyciele, trenerzy, osoby, które sobie stawiają te małe cele, powodują szczególnie wypalenie zawodowe, tak zwane. I teraz przy tym celu typu B wystarczy jedna przeszkoda. Wystarczy jakaś sytuacja rodzinna, niesprzyjająca, wystarczy jakieś ograniczenie i my bardzo szybko rezygnujemy z tego celu. Bardzo szybko jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, że właściwie to my tego celu nie chcemy, właściwie to ten cel ktoś nam narzucił, a my nie bardzo go czujemy, nie chcemy tego celu. I bardzo łatwo z niego rezygnujemy. A później przychodzi frustracja, a później do tego przychodzi depresja, no bo jesteśmy mało warte, bo skoro nie możemy dokończyć takich prostych rzeczy, nie możemy dokończyć takich celów, które sobie zaplanujemy, więc czujemy się kiepsko. Ale to nie jest nasza wina. To nie jest nasza wina. I teraz coś wam przeczytam. Zanim przejdę do celu typu C, przeczytam wam prawdziwą historię. O muszę. Siedzę w cichym pokoju, w spokojnym małym miejscu, ukrytym za sosnami, około godziny drogi za Toronto. Jest tuż po południu, pod koniec lipca, a ja słyszę desperackie odgłosy walki na śmierć i życie toczącej się kilka metrów dalej. Mała mucha spala ostatnie siły swojego krótkiego życia w daremnej próbie przelotu przez szybę. Skowyczące skrzydła opowiadają przejmującą historię strategii muchy. Staraj się bardziej. Ale to nie działa. Szalony wysiłek nie daje nadziei na przeżycie. Jak na ironię, walka jest częścią pułapki. Niemożliwe jest, aby mucha starała się wystarczająco mocno, aby odnieść sukces w przebiciu szyby. Niemniej jednak ten mały owad zaryzykował swoje życie, aby osiągnąć swój cel dzięki surowemu wysiłkowi i determinacji. Ta mucha jest skazana na śmierć. Umrze tam na parapecie. Po drugiej stronie pokoju, 10 kroków dalej,
Drzwi są otwarte. 10 sekund lotu i to małe stworzenie może dotrzeć do świata zewnętrznego, którego szuka. Teraz, marnując tylko ułamek wysiłku, można by uwolnić się od tej zastawionej przez siebie pułapki. Istnieje możliwość przełomu, to byłoby takie łatwe. Dlaczego mucha nie spróbuje innego podejścia, czegoś diametralnie innego, jak to się stało, że tak bardzo utkwiła w przekonaniu, że ta konkretna trasa i zdeterminowany wysiłek dają największe szanse na sukces? I jaka jest logika w kontynuowaniu aż do śmierci szukania przełomu z więcej tego samego? Bez wątpienia takie podejście ma sens dla muchy. Niestety to pomysł, który zabija. Staranie się jeszcze bardziej niekoniecznie jest rozwiązaniem pozwalającym osiągnąć więcej. Może nie dawać żadnej realnej obietnicy uzyskania tego, czego chcesz od życia. Czasami w rzeczywistości jest to duża część problemu. Jeśli pokładasz nadzieję na przełom, starając się bardziej niż kiedykolwiek, możesz zabić swoje szanse na sukces. Kochani, to jest przykład tego, przepraszam na chwilę, bo tu okej, okay, to nie do mnie, jest okej. Okay. To jest przykład tego, jak my w naszym życiu, to jest przykład tego, jak my w naszym życiu staramy się coraz bardziej, staramy się jeszcze więcej, staramy się jeszcze mocniej. A wystarczy czasami odejść trochę do tyłu, spojrzeć z perspektywy innej, z innego punktu postrzegania, otworzyć trochę serce, przejść na inny tor i dotrzeć do celu typu C. I teraz ten cel typu C. To jest coś, co wypływa z twojego serca. To jest coś, co to jest fantazja. To jest twoja fantazja, o której myślisz, marzysz, kiedy zasypiasz. To jest cel, o którym się boisz, wstydzisz powiedzieć. Bo dostaniesz krytykę. Bo co ludzie powiedzą? Przepraszam. Jestem. Coś się stało chwilowo. Gosia niestety, ale nie może w tej chwili rozmawiać. Jesteśmy dość daleko od siebie. Gosia w tej chwili przybyła w Niemczech, ja w Polsce. Za chwilę pewnie do nas wróci. Myślę, że bardzo ciekawy, interesujący sposób przekazała informacje na temat, przedstawiła nam swoją historię, którą uważam, że jest ciekawa. Przedstawiła wam, moi drodzy, informacje na temat celów typu A, typu B i typu C. Myślę, że mogliście coś tutaj wyciągnąć właśnie dla siebie, szczególnie zwrócić uwagę na te właśnie ograniczenia, które nam w wyznaczaniu tych celów towarzyszą. I chciała przekazać, że ten cel typu C, ten, który jest tak bardzo ważny i głęboki, wychodzi z waszego serca. I myślę, że dalej to do nas powróci i będzie mogła kontynuować i przekazać, jak to my mamy robić. Wszystko dobrze? Dziękuję bardzo i przepraszam.
bo napiłam się wody i wpadła mi ta woda nie tam, gdzie trzeba, do innej no, dziurki. Tak sztusiłaś. Dokładnie. Dobrze, jest okej. Okay. Także przepraszam, tak. Wszystko jest okej. Okay. Będziemy kontynuować. Dziękuję, Gosiu. Okay. Tak to super. Bywa. Jak się robi live na żywo. Mm-hmm. Ale dobrze. Wracajmy do tego celu typu cen. Ja na chwilę jeszcze ciebie, Gosiu, wyłączę. Uh-huh. W razie czego czuwaj. Czuwam. Dobrze. Dobrze, słuchajcie, odnośnie tego celu ja powiem wam trochę, jak ja poczułam, kiedy właściwie ja, no jednak jeszcze muszę zamknąć drzwi. Kiedy poszukujesz czegoś więcej w życiu, a wcześniej realizowałaś swoje cele, to przychodzi taki moment, że ty właściwie już nie wiesz, czego chcesz. Nie wiesz, czego chcesz. Nie jest ci dobrze tam, gdzie jesteś, ale nie wiesz, czego chcesz. I moim takim jakby patentem na to, żeby jednak odnaleźć, odszukać to, co ja chcę, to działać jak najwięcej w różnych sferach, w różnych dziedzinach, żeby sprawdzić, do czego ja się nadaję, jakie są moje mocne strony, co mi sprawia radość, co ja czuję, że mogłabym to robić, nawet gdyby mi nie płacono. Odkryć takie swoje gorące pragnienie, to się tak często mówi w rozwoju osobistym i biznesowym, odkryj swoje gorące pragnienie, jak będziesz miał to gorące pragnienie, podążaj w tym kierunku, a na pewno twój cel się zrealizuje. Ja powiem wam szczerze, że ludzie tego nie rozumieją, co to jest to gorące pragnienie, bo to pragnienie kojarzy nam się z pożądaniem, no pragnąć właściwie w dzisiejszych czasach mówi się, że jak pragniesz, no to nie jest bardzo dobra energia, to ma do ciebie lekko przychodzić, z taką lekkością, z łatwością. I teraz jeżeli wydobędziesz, poczujesz w tym sercu coś, co jest takie twoje, głębokie i się tego przestraszysz i mówisz sobie od razu, ja nigdy tego nie zrobię. Czujesz, że dobrze, fajnie by to było, fajnie by się było znaleźć w tym miejscu, w tym kraju, na tej wyspie, fajnie by było mieć zespół, który działa podobnie jak ja, odnosi duże sukcesy, ale nie, to ja to przecież tego nie zrobię. Od razu nasuwają nam się różne programy, różne przekonania, różne paradygmaty, które powodują, że ten nasz cel, my się go boimy nawet tchnąć, my go zakopujemy pod dywan, my go nie chcemy pokazać nikomu, my nie chcemy o nim w ogóle rozmawiać, my się go boimy. A właśnie ten cel typu C, on wydobędzie z twojego serca, wydobędzie z ciebie potencjał i go wyklaruje, wykształci, rozwinie, przyciągnie niesamowite kontakty, przyciągnie niesamowite sytuacje, o których ty nie masz w ogóle pojęcia, że takie istnieją w życiu, przyciągnie różne rzeczy, żeby ci pomóc w realizacji tego celu. I o tym będziemy mówić na pewno w następnych live'ach w tej przestrzeni. Natomiast dzisiaj jeszcze bardziej skupię się na tym celu typu C. Bo my często, i ze mną tak było, był już taki moment, że ja już nie wiedziałam, czego ja chcę. I właściwie cele typu kupię dom, wyjadę na wakacje, kupię sobie nowy samochód. Mnie osobiście nie powodowały, że ze mnie wydobywał się ten żar. Dlaczego? Dlatego, że ja już to przeszłam. Że ja już tego doświadczyłam,
że ja już to miałam, że ja już w tym siedziałam, ja już to poznałam. A cel typu C powoduje, że ty masz nowe doświadczenia, o których jeszcze nie wiedziałaś. Ty nowe miejsca odkryłaś, których nigdzie nie byłaś. Cel typu C, nigdy go nie doświadczyłaś. I on jest przerażający. To będzie cel typu C. Przykładowo cel finansowy, jeżeli twoje dochody roczne zamienisz na miesięczne. To jest przykładowo jeden z celów finansowych. Jeżeli zarabiasz, strzelam, 5000 zł na miesiąc, to postaw sobie cel roczny dochód, przełóż na miesięczny, czyli zarabiasz 60 tysięcy miesięcznie. 60 tysięcy miesięcznie, czyli roczny na miesięczny. Co to powoduje w twoim sercu? Co to powoduje w twoim brzuchu, w żołądku? Co powoduje? No zgrzyt na pewno, to w pierwszej kolejności. Mi się od razu zrobiło cieplej. Od razu poczułam się lepiej. Od razu pojawiły się pomysły, co mogłabym zrobić, w którym kierunku iść. Od razu się to pojawia. Jeżeli podejmiesz decyzję, że idziesz w tym kierunku, od razu sytuacje się pojawiają. I taką, słuchajcie, jedną jeszcze ważną rzecz, którą chcę wam przekazać, która zmienia natychmiastowo w minisekundzie energię w twoim otoczeniu, która będzie ci sprzyjała, to jest jedno słowo, które powoduje, że wszystko wokół ciebie się zmieni. A to jedno słowo to jest decyzja. To jest decyzja. Jeżeli podejmiesz decyzję, że idziesz w kierunku tego celu typu C i ten twój dochód miesięczny będzie 60 tysięcy złotych, to idziesz tam. Idziesz po niego. Już Gosia przełączyłaś? Wiesz co? Przełączyłam ciebie, bo nie widzę, czy wszystko jest dobrze, bo widzę tylko siebie, jak stoję bez ruchu na ekranie. No faktycznie, tak jest. Słyszę tylko głos teraz w tym momencie. To jest głos, a coś kamera nie nadąża. Nie, kamera właśnie. Mhm. Ale słychać nas, tak? Tak, słychać. No, słychać. No ja pomimo tego, że mnie nie widać, słuchajcie, może to zaraz internet się gdzieś tam przemieli. Pomimo tego będę dalej kontynuowała, dlatego że ten cel typu C to jest to, co pozwoli ci się rozwijać, co pozwoli ci się bardziej jeszcze wzrastać, co pozwoli ci wydobyć pokłady dodatkowej energii, o której w ogóle nawet nie wiedziałeś, że masz w sobie. I cel typu C powoduje, że ludzie osiągają niewyobrażalne rzeczy. Przykładowo znacie braci, którzy wymyślili samolot. Im nikt nie wróżył w przyszłości. Znacie słynną historię Einsteina, tak? Jemu też nikt nie wróżył, nawet w dzieciństwie wyrzucono go ze szkoły, nikt nie wróżył w nim sukcesu, że on osiągnie sukces. Śmiesznie to wygląda, jak patrzę na siebie, tylko jestem bez ruchu. Nadal nie ma obrazu, Gosiu? Nie, znaczy obraz jest, tylko ty jesteś bez ruchu. Okej, ale jest głos, no trudno, to jest, słuchajcie, tak to jest, z live'ami na żywo. I teraz o tym celu będę jeszcze mówiła w następnych dniach, kochani. Przez cały tydzień będziemy mówić i dodatkowe informacje nagrywać i dodatkowe
filmy wstawiać tutaj na tej przestrzeni. Natomiast ważną rzeczą jeszcze jest, jeżeli chcesz odnaleźć ten cel, ja tylko w skrócie, bo zaraz będziemy kończyć, bo widocznie tak ma być, więc idziemy za tym. Żeby odnaleźć sobie ten cel życiowy, słuchajcie, weźcie sobie takie ćwiczenie sobie zróbcie, weźcie sobie mały notatnik, czy jakiś zeszyt, czy jakieś kartki i co wieczór przed zaśnięciem zapisujcie sobie, co byście chciały osiągnąć, co byście chciały robić, jak byście chciały się czuć, co byście chciały, jaką osobą byście chciały być, tak? I zapisujcie sobie, nie analizując, w tym notatniku wieczór, co wieczór, przez 30 dni i po tym czasie, oczywiście warunek jest taki, żeby połączyć się ze swoją intuicją, żeby połączyć się z tymi wyższymi poziomami świadomości, zrelaksuj się. Co to znaczy? Po prostu zrób sobie albo kilka oddechów, albo pomedytuj. Po prostu chodzi o to, żeby być w stanie relaksacji, żeby przychodziły inspiracje do ciebie, czego ty chcesz, co jest dla ciebie bliskie, żeby poczuć to swoje szepty swojej duszy, szepty swojej intuicji, co ci podpowiada, bo właśnie tam siedzi to gorące pragnienie. Z tych małych myśli ulepisz to swoje wielkie, wielkie cele życiowe. I czytałam ostatnio taką informację, słuchajcie, zapomniałam jak ta osoba się nazywa, ale on powiedział, że rodzimy się tutaj, na ten świat przychodzimy z nieograniczoną ilością talentów. Bóg, Stwórca, źródło do naszej dyspozycji dał nam mnóstwo talentów i umiejętności. Niech was nie myli to, że rodząc się, dziecko jest puste w środku. Ono już wszystko ma. My wszystko mieliśmy, my wszystko mamy w środku. Wszystkie talenty. Ale naszym zadaniem dla Stwórcy jest odkryć jak najwięcej tych naszych talentów i ich doświadczyć. Czyli mamy wszystko w sobie, co potrzebujemy, i mamy te talenty odkryć, wydobyć i ich doświadczyć. I to mi się bardzo spodobało, bo zawsze myślałam, że jak będę miała jeden cel, to mam szukać tylko jednego celu. Ale dzisiaj już wiem, że w każdej sferze swojego życia, w każdym obszarze swojego życia możesz mieć ten główny cel. A głównym celem całości naszego życia tutaj jest doświadczanie życia. I w jakiej formie tego doświadczysz? Czy w niskich wibracjach, czy w wysokich wibracjach, czy będziesz lekko miał w życiu, czy będziesz miała ciężko w życiu, czy będziesz harowała, czy będziesz po prostu przyciągała wszystko z lekkością i z naturalnością, to wybór należy do ciebie. I na tym, kochani, ja to zakończę. Natomiast dla osób, które wytrwały do końca, mamy jeszcze jedno takie... Jesteś Gosia? Jestem, tak, cały czas. Mamy niespodziankę, Mamy prezent niespodziankę, tak? I bardzo proszę, Gosiu, żebyś wrzuciła link, bo ja tutaj nic już nie mogę zrobić. Link do tego prezentu, żebyście sobie pobrały, bo te informacje, które tam dostaniecie, może odmienić wasze życie. Może to odmienić wasze życie. Jak również zapraszamy do zamkniętej grupy na Facebooku, słuchajcie, kochani, ja link podam również w opisie tego filmu, jak tylko to wszystko się przemieli. On też tutaj właśnie podałam, nie wiem, czy widać, też tu wrzuciłam, plus na naszą grupę też wrzucę oczywiście. Dobrze. Może w komentarzu pod tym wrzucę. Mam nadzieję, że widać, czy ktoś może potwierdzić. Linki zostały wrzucone i jeszcze tego się możesz, widzisz? Nie widzę.
Nie widzę, ale to nieważne. Podpracujemy na za chwilę nad tym, nie? Słuchajcie, na zakończenie jeszcze wam coś przeczytam. To jest autobiografia w 5 rozdziałach. Tak na zakończenie. Idę ulicą. To mi się bardzo podoba w ogóle, ja go często czytam. Gosia, chyba coś się zadziało, że ciebie nie ma znowu. Chyba ja jestem sama na żywo. Halo, słyszysz mnie? Coś tu się zadziało. No dobrze, w takim bądź razie ja link dla osób, które z nami wytrwały do końca, umieściłam na naszej grupie Szkoła Wielowymiarowa. Tutaj mam nadzieję, że już go widać, więc zachęcamy, żebyście się tam kliknęli w ten link i oczywiście ta niespodzianka na was czeka. Również tutaj pod postem dzisiejszego live'a też go umieściłam, więc zapraszam. No i myślę, że na tym zakończymy. Chyba, że Gosia jeszcze się dołączy tutaj do nas, ale nie widzę, nie słyszę, nie mamy w tej chwili żadnego kontaktu, więc będziemy pomału kończyć. Z tym, że czekamy na ciebie, Gosia, bo poczekajmy chwilę, ja tylko napiszę, czy chce coś jeszcze na zakończenie nam powiedzieć, ale myślę, że okej, ale niestety nie mamy kontaktu. Sprawy wyższe, techniczne. Także korzystając z okazji, chciałam serdecznie wszystkim życzyć spokojnych takich świąt, ale takich, moi drodzy, dla was, żeby każdy z was dokonał takiej własnej refleksji właśnie nad tym życiem, nad tym wszystkim, co doświadczamy, co się dzieje, wyciągnięciem wniosku, wiary, nadziei i wszystkiego dobrego w życiu wam życzę. Pozdrawiam.